Weźcie udział w akcji Polska bez PIT. Jest strona www.polskabezpit.pl. Mamy profil na Facebooku, który lubi już prawie 6 tysięcy osób. I prowadzimy kampanię informacyjną na temat szkodliwości, szczególnej szkodliwości tego podatku. Dlatego również cieszy mnie akcja prowadzona przez kolegów z Nowej Prawicy Palpitacja, czyli palenie PIT-ów pod urzędami skarbowymi. I ten sezon, tak jak mamy sezon winobrania, grzybobrania, to jest sezon palenia PIT-ów w koniec kwietnia, bo to jest okres rozliczeń tego idiotycznego podatku. I też mam nadzieję, że się włączycie w tej akcji. Polska bez PIT to po prostu lepsza Polska. Ja chciałbym dodać do tego, przyznać na początek, że podczas tej akcji palenia PIT-ów palimy te PIT-y pod urzędami skarbowymi i szczerze mówiąc zawsze w głębi serca mamy taką skrytą nadzieję, że urząd skarbowy się niechcący od nich zapali, ale jeszcze się to nie zdarzyło. A chciałbym zwrócić uwagę, że z podatkiem dochodowym, z PIT-ami to nie jest tak naprawdę problem tych pieniędzy, które są zabierane. To jest najmniejszy problem. Tych wpływów jest bardzo mało. Większość tych wpływów to są z budżetówki, czyli pieniądze z budżetu przepływają przez PIT-y z powrotem do budżetu. Tylko po drodze trzeba zapłacić za to urzędnikom, prawda? Ja znam osobiście ludzi, którzy prowadzą małe firmy i oni mówią, że oni nie płacą podatku dochodowego. Bo zawsze wszystko tu w koszty, wyliczą tu sobie za hakmęcą i nie płacą. I rządzący o tym wiedzą. Ale rządzący nie chcą zlikwidować podatku dochodowego, bo on zmusza wszystkich przedsiębiorców do spowiadania się państwu z tego, ile, gdzie, w jaki sposób się zarobiło. I to powoduje, że każdy próbując unikać tego podatku realizuje powiedzenie prokuratora generalnego radzieckiego, który mówił, dajcie mi człowieka, a znajdę na niego paragraf. Na każdego przedsiębiorcę, jak państwo zechce, to znajdzie paragraf. Przedsiębiorcy o tym wiedzą, przedsiębiorcy to czują i dlatego są wobec państwa bardzo grzeczni. Dlatego na przykład jak przychodzi kontrola skarbowa do firmy, to taki urzędnik może upokarzać wręcz, może rządzić się w tej firmie, ale wszyscy siedzą cicho, wszyscy są usłużni, bo wiedzą, że jak ten urzędnik zechce, to coś na nich znajdzie. I to jest największy problem, a nie same finanse, bo są dużo groźniejsze podatki niż sam podatek dochodowy, choć oczywiście on z zasady jest totalnie absurdalny, bo to jest karanie za to, że ktoś pracował i że ktoś zarobił, prawda? No to nie dziwmy się, że wtedy rozwój gospodarczy jest mniejszy, niż byśmy tego chcieli. Jaki jest pomysł Kongresu Nowej Prawicy na poprawę jakości dróg, na problemy z przesiedleniem, problemy z ekologią, czyli o drogie, na przykład o drogie przepusty dla zwierząt. I drugie pytanie odnośnie prywatyzacji służby zdrowia i straży pożarnej, a mianowicie jak to będzie wyglądał system, który będzie nadzorował na przykład wypadki na drogach, które są zdarzeniem losowym i kataklizmy takie jak na przykład pożary lasu. Dziękuję. No jeśli chodzi o wypadki na drogach, no to oczywiście człowiek, który chce być ratowany, no to się ubezpiecza w prywatnej ubezpieczalni, prawda? I ona się nim zajmuje, czy ta ubezpieczalnia płaci za jego ratowanie. Tak? Roztaczanie takiej wizji, że jak nie będzie państwowej służby zdrowia, czyli tej drogiej, bo obciążonej biurokracją, tej nieskutecznej, bo państwowej, że wtedy będą jakieś straszne rzeczy, bo nikt się nie będzie zajmował ludźmi, którzy mają wypadki, no to wystarczy pomyśleć o tym, co się dzieje z ludźmi, którzy wyjeżdżają za granicę, prawda? Nie ma takiego automatu, że każdy człowiek w każdym kraju na świecie jest pod państwową służbą zdrowia swojego kraju, prawda? A jakoś wyjeżdża się za granicę i jakoś to funkcjonuje. Co do infrastruktury, no to jesteśmy za prywatyzacją. Jeśli chodzi o jakieś problemy natury, omijania jakichś budek, czy jakieś problemy, które by sparaliżowały system komunikacji lokalnie, no to tym zajmują się
zajmują się gminy, jeśli chodzi o ochronę środowiska, no to to jest jedno z niewielu ministerstw, które chcemy zostawić, dlatego że uważamy, że państwo powinno zajmować się tym, co siłą rzeczy jest wspólne, tak? Czyli na przykład musi siłą rzeczy zajmować się powietrzem, musi siłą rzeczy zajmować się bezpieczeństwem, natomiast nie musi zajmować się właśnie na przykład służbą zdrowia, bo to każdy może zadbać sam. Może tak jeszcze tylko w ramach uzupełnienia dodam, że ogrom pieniędzy, które płacicie w podatkach, po prostu ginie. Bo wiadomo, urzędnik w naszym mieście, nie oszukujmy się, ma lepkie ręce. Urzędnik w Warszawie podobnie. Urzędnik unijny już w ogóle, no bo bierze pieniądze w euro. I w ogóle sam system transferu pieniędzy z Kielc do Warszawy, z Warszawy do Brukseli, z Brukseli do Warszawy i z powrotem do Kielc jest bardzo kosztowny. Dlatego zakładamy, że powinny być przede wszystkim podatki lokalne i z tego by były finansowane jakieś drogi lokalne, drogi wiejskie, drogi gminne i tym podobne. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to sama nazwa służba zdrowia mnie ciarki we mnie wywołuje, bo nie ma czegoś takiego jak służba zdrowia, jest ochrona zdrowia. Czy ktokolwiek widział sytuację, że urzędnik NFZ-u komuś pomógł, czy uratował cierpiącego? Czy jeśli idziecie do lekarza, to urzędnik NFZ-u wam jest do czegoś potrzebny? Czy lekarz, który się kształci kilka lat jest, czy konieczne jest, żeby on posiadał do tego urzędników NFZ-u? Niepotrzebny do niczego. Wyjdziecie, płacicie za usługę lekarzowi, ewentualnie pielęgniarce. Sądzimy, że ochrona zdrowia prywatna będzie o wiele tańsza niż państwowa. Obecnie na samą ochronę zdrowia płaci się w ramach usług około 300 zł, a w firmach prywatnych można te same usługi, tylko w prywatnych klinikach, instytucjach, szpitalach, oczywiście można uzyskać je za 100 zł i wiadomo, że nie czeka się w kolejkach niekiedy do śmierci. Także tu kwestia służby zdrowia czy ochrony zdrowia według mnie w ogóle też nie podlega dyskusji, podobnie jak i szkolnictwa prywatnego. Ja chciałbym jeszcze tylko uzupełnić, bo ja tak trochę panu odpowiedziałem, widząc, że pan się orientuje w temacie i pytał o pewne niuanse, prawda? Natomiast są tu pewnie osoby, które niespecjalnie się wgryzały w temat prywatyzacji tego typu sektorów, mogą to być szokujące sprawy. To ja może na początek zacytuję chyba Thomasa Sowella, który powiedział, że to jest zdumiewające, że ci sami ludzie, którzy twierdzą, że nie będzie nas stać na leki, lekarzy i szpitale, twierdzą, że stać nas na leki, szpitale, lekarzy i urzędników państwowych, którzy tym zarządzają. A tak naprawdę to nie chodzi tylko o urzędników i o ich opłacenie, ale o to, że wszystko, czym zarządza państwo, wszystkie pieniądze, które wydaje państwo, są wydawane gorzej, niż byśmy sami je wydali, prawda? No na przykład można by twierdzić, że powinniśmy upaństwowić żywność, bo żywność to jest taka bardzo ważna dziedzina życia, właściwie warunkująca to, czy my żyjemy. Żywność jest droga, więc państwo powinno dawać nam porcję żywności, bo jak sami będziemy musieli sobie ją kupować, no to ludzie będą umierać z głodu na ulicy, prawda? No tak nie jest. I lepiej, że sami sobie kupujemy żywność, dlatego że państwo, nawet jakby się składało ze świętych na stanowiskach państwowych, to państwo z natury zawsze wyda pieniądze gorzej niż prywatny człowiek, dlatego że państwo wydaje pieniądze w najgorszy w ekonomii znany możliwy sposób. To noblista z dziedziny ekonomii Milton Friedman mówił o różnych sposobach wydawania pieniędzy i zwrócił uwagę na to, że wydawanie nie swoich pieniędzy na nie swoje potrzeby jest najmniej efektywne, bo jak wydajemy nie swoje pieniądze, to wydajemy je rozrzutnie. I to powoduje, że na przykład taki orlik tyle kosztuje. Bo jak urzędnik ma zdecydować, czy wydać na coś 2 miliony czy 5, to co to go obchodzi, jak to nie są jego pieniądze? Przychodzi ktoś i mu daje łapówkę, żeby zdecydował, że to będzie kosztowało 5 milionów, prawda? Jak wydajemy pieniądze na nie swoje potrzeby, to też często źle je wydajemy, bo nie znamy nigdy czyichś potrzeb, tak jak swoich własnych. To jest tak jak z kupowaniem prezentów. Jak państwo dostali pewnie kiedyś jakiś prezent, to często ten prezent, mimo dobrych intencji obdarowującego,
okazał się nietrafiony, bo on nie znał dobrze naszych potrzeb, mimo że wydawał własne pieniądze i chciał nas ucieszyć, no to ten prezent okazał się bezsensowny. Więc wydawanie właśnie nie swoich pieniędzy na nie swoje potrzeby jest najgłupszym sposobem wydawania pieniędzy. Jak mówiłem o tym, że połowa naszych pieniędzy wydaje państwo, no to to powoduje, że połowa naszych pieniędzy, połowa naszej pracy jest wydawana później, jest owocach tej pracy decyduje się w najgorszy z możliwych sposobów. To jest jedno wielkie marnotrawstwo i to powoduje, że mamy tak skandaliczną służbę zdrowia, to powoduje, że mamy takie drogi, jakie mamy i tak dalej. Ja pozwolę sobie jeszcze, chociaż nie jestem członkiem Nowej Prawicy, troszeczkę w tym temacie powiedzieć. Ja przeżyłem pewien przełom w swoim życiu. Pracowałem jako doradca podatkowy w dużych międzynarodowych koncernach podatkowych. I poszedłem na tak zwany audyt podatkowy do jednego z klientów koncernu farmaceutycznego. To polega na tym, że przeglądamy papiery i patrzymy, w jaki sposób one zostały zaksięgowane, rozliczone, jak od nich odpłacono od danych przychodów czy kosztów podatek, żeby powiedzieć naszemu klientowi, czy wszystko robi dobrze, czy jego pracownicy księgowości dobrze działają i tak dalej. I podczas wizyty tego klienta zobaczyłem fakturę dla firmy doradczej, konsultingowej. To była faktura na usługę wprowadzenia leku tej firmy na listę leków refundowanych, która była równości określonego procenta obrotu tym lekiem na polskim rynku w roku poprzednim. I wy za to płacicie, my za to płacimy. To było po prostu, jak ja to przeczytałem, to zrozumiałem, że to po prostu ta firma wzięła te pieniądze, to były bardzo duże pieniądze, bo jeżeli obrót daną szczepionką na roku, nie wiem, 300 zł kosztuje ta szczepionka, w trakcie roku rodzi się około 400 tysięcy dzieci w przybliżeniu, to jest 1 200 000 000 zł, tak, na tą samą jedną szczepionkę i wprowadzenie, że szczepionka takiej nie innej firmy obowiązuje, to jest 1 200 000 000, od tego 1% to jest 12 milionów. Na czym polega usługa doradcza, w wyniku której ten lek, a nie inny został wpisany na listę leków refundowanych? Właśnie na tym, że ktoś poszedł do jakichś dobrych urzędników w jakimś ministerstwie, w kancelarii premiera, w Ministerstwie Zdrowia i w NFZ-cie i przekonał ich. Ta firma rozliczała również jachty na Mazurach, wynajem jachtów, hoteli i tak dalej. To było po prostu ilość faktur, pokazywała, że to jest po prostu jedna z najbardziej skorumpowanych działek w Polsce. 700 kurtek renomowanej firmy dla lekarzy rozdawanych na Boże Narodzenie za to, że przepisali określoną liczbę razy lek tej firmy. Szkolenia w Egipcie, w hurcie, w ciężkie miliony organizowane, sympozja naukowe dla lekarzy za to, że określoną liczbę razy określony specyfik na receptach przepisywali. Wręcz doradztwo przy tym, w jaki sposób rozliczać płatności, które dostają lekarze za to, że przepisują określonej firmy leki refundowane, żeby oni nie wpadli w działalność gospodarczą, bo robią to na taką skalę, że powinni się jako przedsiębiorcy rejestrować i biorą jeszcze od różnych firm pieniądze za to. To pokazuje, to mi pokazało, jak skorumpowany jest polski sektor służby zdrowia publicznej, jak gigantyczne tam rzeczy się dzieją. Jak czytam często różnego rodzaju tam alarmistyczne teksty w prasie, jeżeli to i to się nie stanie przez zaniedbanie urzędników ministerstwa albo głupich posłów, to ludzie będą umierać na ulicach, ci będą na tętniaka, ci na takiego raka i tak dalej, i tak dalej, to ja widziałem faktury na inspirowanie, publikowanie takich tekstów. To, że to jest rozprowadzanie, ktoś doprowadza do tego, że takie publikacje się dzieją, że jest nagonka na danego polityka, czy danych polityków, ministra, wiceministra, za, albo nagroda za to, że wprowadzi lek, albo go wycofa. Pamiętacie, co się działo podczas tak zwanej zmiany listy leków refundowanych? To było bodajże 2 lata temu, czy ponad rok temu. Tam był chaos, był bałagan. Ministerstwo popełniło gigantyczną liczbę błędów, ale o kilka miliardów, nie pamiętam, czy to były 2 czy 3 miliardy, czy więcej, zmniejszono
wysokość opłat, które wydano rok później na leki, ponieważ zracjonalizowano część najbardziej rażących patologii. Sektor, taki jak służba zdrowia, wrażliwy, łatwo jest wywołać tu panikę, powiedzieć, jeżeli tego i tego nie będzie, to państwo, to ludzie będą umierać na ulicy. To jest sektor, w którym jest gigantyczne marnotrawstwo, korupcja i manipulacja i my powinniśmy dbać o to, żeby tych obszarów potencjalnej korupcji było jak najmniej. Transport publiczny, drogi, koleje są takie sektory, w którym powinna być moim zdaniem prowadzona sensowna polityka regulacyjna na takiej zasadzie, że mamy politykę konsekwentnego rozdzielenia infrastruktury, na przykład w kolei, od podmiotów, które świadczą te usługi, to formalnie ma miejsce, ale tu jest potrzebna sensowna polityka regulacyjna, w ramach której w największym skrócie w Polsce nie będzie utrzymywany monopol jednego przewoźnika, przewoźnika państwowego, dlatego że państwo ma tutaj udziały i czy to jest przewoźnik pasażerski, czy przewoźnik towarowy, to są firmy, których monopol jest, czy przewaga konkurencyjna jest utrzymywana na poziomie nieefektywnej polityki taryfowej i z uwagi na to, że jest duża obawa polityków, że wyjdą kolejarze i zrobią kipisz, będą strajkować, jeżeli cokolwiek się zmieni w tych regułach. I to jest jedna z tych zmian. Polska kolej jest cały czas skansenem, w której te zmiany są bardzo potrzebne. Jeżeli chodzi o kwestie budowy dróg, to powinniśmy tak naprawdę zastanowić się, czy stać nas na to, co się dzieje w chwili obecnej w Polsce, ponieważ nie tylko powinniśmy dokończyć te inwestycje, które są, przeprowadzić kilka jeszcze kluczowych, niemniej jednak powinniśmy się zastanawiać, czy kraj, który się wyludnia, kraj, z którego przenoszą się firmy, kraj, który się odprzemysławia, to jest kraj, którego będzie stać nie tylko na spłacenie długów za budowę tych dróg, ale później na ich utrzymanie. Pamiętajcie, każdy kilometr autostrady, z których się tak cieszymy, się cieszę z tych autostrad, to jednocześnie jest w takim modelu, w jakim to jest zbudowane w Polsce, marnotrawstwo, złodziejstwo i później gigantyczne koszta utrzymania, bo to trzeba odśnieżyć, utrzymać w odpowiednim standardzie, krótko mówiąc, to później trzeba jeszcze eksploatować i to musi być tak ustawione, żeby te drogi były utrzymywane i były utrzymywane przez tych, którzy przez nią jeżdżą. Polska nie może być krajem, który nie wykorzystuje swojej pozycji tranzytowej między wschodem i zachodem, a budowanie tych autostrad w takim modelu, w jakim one są budowane w chwili obecnej ze środki unijne, sprawia, że nie możemy często wprowadzać na określonych rozwiązaniach po prostu pewnych optymalnych rozwiązań dotyczących opłat. Z tego powodu, że określone na nich na nas rozwiązania nakłada w tym momencie prawo unijne. No pytanie. Tu po kolei, proszę pierwszy, drugi, trzeci. Ja mam pytanie do panów o jak miałby wyglądać taki prywatny system oświaty? Na tą chwilę myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby prowadzenie bonu edukacyjnego. Bon miałby wynosić mniej więcej tyle, ile wynosi szkolenie w państwowej szkole. Tylko z tą różnicą, że rodzice mieliby prawo dla swoich dzieci wybrać najlepszą szkołę, także szkołę prywatną, a nie tak jak teraz, kiedy monopol mają szkoły państwowe. To po pierwsze, po drugie trzeba by znieść obowiązek, że to państwo ustala program dla szkół, co one mają realizować. To rodzice mają ustalać, czego chcą uczyć swoich dzieci. Czy rodzice chcą, żeby ich dzieci uczyły się w większym zakresie matematyki, w większym zakresie języka polskiego, czy może w większym zakresie religii. Także jak najbardziej w tym momencie można to, myślę, do tego stopnia zliberalizować. No oczywiście w dalszych krokach jak najbardziej zupełna deregulacja tego i każdy do szkoły posyła swoje dziecko gdzie chce. Bo tu istotna kwestia też jest tego na przykład studiów. Bo większość ludzi uważa, że studiuje za darmo. Utrzymanie studenta to, znaczy wykształcenie studenta to chyba 100 tysięcy złotych. A wielu płaci podwójnie. Na przykład w większości studenci studiów zaocznych czy studenci uczelni prywatnych to muszą sobie dorabiać. Na studiach państwowych studiują zazwyczaj studenci z dobrych domów, którzy są utrzymywani przez rodziców. Z jednej strony nie muszą iść do pracy, a tamci muszą jeszcze za to podwójnie zapłacić, bo w podatkach i za uczelnię. Także myślę, że tutaj kwestia jest bardzo prosta. Ja dodam do tego to, że tak naprawdę studia nie są darmowe, są darmowe w jakimś tam zakresie, natomiast o ile wiem, to jedzenie dla studenta, książki, papier toaletowy nie są fundowane przez państwo i to powoduje,
że właśnie na te studia studentów, którzy studiują na studiach państwowych, nie tylko płacą podwójnie tam studenci zaoczni, ale płacą ci, którzy byli na tyle biedni, że nie stać ich było na przykład na wyjazd do Krakowa na studia, na wynajęcie mieszkania, opłacenie jedzenia i tak dalej. Czyli tak naprawdę skorzystać z tego darmowego, czyli sfinansowanego z naszych podatków systemu, mogą tylko ci, którzy już coś mają, a płacą na nich, płaci na nich na przykład syn szewca i jego ojciec, prawda? Który chce nauczyć syna szyć buty, a nie posyłać na studia, i oni w podatkach na to płacą. Natomiast wracając do pytania, jak będzie wyglądała edukacja prywatna, to jest dokładnie takie pytanie. Ja rozumiem jakby inny trochę sens tego pytania, ale też można by było zapytać właśnie za komuny, jak będzie wyglądało, jak będą wyglądały restauracje, bary mleczne, kebabiarnie i tak dalej, jak sprywatyzujemy gastronomię. Jak ja bym został tak zapytany w PRL-u i był pytany o prywatyzację gastronomii, to bym powiedział, nie wiem, ale na pewno lepiej. Bo to nie polityk powinien mieć wizję, jak wyglądają restauracje, to konsumenci, wybierając restauracje, wybierając różne bary mleczne i inne, decydują o tym, gdzie, jaki bar powinien, jest im potrzebny. I to powoduje, że są różnorodne firmy, które spełniają różnorodne potrzeby. W przypadku szkoły to powoduje, że jakaś szkoła, która wybrała lepszą metodę, ma lepszą markę. Jak ma lepszych nauczycieli, masz lepszą markę, po owocach ją poznacie, można zobaczyć, kto jakie miał osiągnięcia z tej szkoły, i później rodzic widzi, jakie są osiągnięcia, i tam wysyła. To nie chodzi o to, że w państwie wolności rodzic musi znać się na wszystkim i decydować o każdym etapie edukacji swojego dziecka, tylko rodzic wybiera sobie, jak jest za ruchem palikota, to sobie wybiera szkołę, w której zakłada się prezerwatywy na banana, a jeżeli jest katolikiem, wybiera szkołę katolicką. I zobaczymy, który później sobie lepiej w życiu czy w innych czynnościach poradzi, prawda? Jeszcze pozwolę sobie dołożyć parę słów do tego pytania i zadać wam pytanie. Kto z was uważa, że polscy podatnicy powinni dotować Stany Zjednoczone? Kto z was uważa, że powinniście dotować Wielką Brytanię, Francję i Niemcy? Kto chce na to płacić podatki? A obecna sytuacja, w której z Polski wyjechały 2 miliony osób i olbrzymia część obecnych studentów marzy o tym, żeby wyjechać z Polski, to jest sytuacja, w której my inwestujemy w wiedzę, inwestujemy w kompetencje, które nie będą w Polsce wykorzystywane, i dotujemy w tym momencie z pieniędzy polskich podatników inne gospodarki. To jest tak, jakbyś szkolił pracownika konkurencyjnej dla ciebie firmy. To trzeba zrozumieć i pamiętać o tym, że gdy Adamowi Mickiewiczowi sfinansowało państwo ówczesne rosyjskie, carat sfinansował mu studia, to w zamian zażądał, by on w szkole w Grodnie uczył dzieci, żeby odpracował te studia. To miało sens, a jaki ma sens w Polsce wydawanie kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie, rocznie, bo tyle kosztuje wykształcenie dobrego lekarza medycyny, po to, by on wyjechał wykonywać swój zawód do Francji, Niemiec, Anglii i tak dalej, a dobrzy polscy lekarze, pomimo tego, iż ta dysproporcja między ich zarobkami a zarobkami w tamtych krajach się wyraźnie zmniejszyła, ale nadal jest na tyle atrakcyjna, że wyjeżdżają tam za pracą, jeżeli zrobią specjalizację, dobrze pracują. My, utrzymując ten model studiów opłacanych z pieniędzy podatnika, przy tak olbrzymiej emigracji i wypływie młodych Polaków, my dotujemy Polakom wyjazd za granicę. I czy my chcemy to robić? Nie, ale tak się dzieje w sytuacji, w której jest taki model finansowania szkolnictwa wyższego. Oprócz tego zadałbym wam jeszcze inne pytanie. Kto z was uważa, że Polska potrzebuje co roku kilku, jeżeli nie kilkunastu tysięcy absolwentów nauk politycznych, antropologii, kultury, europeistyki? I czy widzimy miejsca pracy dla tych ludzi corocznie? Czy, krótko mówiąc, to jest troszeczkę dotowanie przez podatników oddalenia w czasie zderzenia tych ludzi z rynkiem pracy? Gdyby ktoś musiał sam zapłacić ze swoich pieniędzy w trakcie roku kilka tysięcy złotych za
a nawet tak naprawdę czasami kilkanaście. Za tego rodzaju studia, to po pierwsze wychodziłby wściekły z tych zajęć, mówiąc, co oni mi za te pieniądze w zamian dają za wiedzę, jak mnie traktują, i po pierwsze zastanawiałby się, czy ta inwestycja mu się zwróci, czy on, krótko mówiąc, znajdzie później pracę, w ramach której opłaciło mu się zainwestować w tego rodzaju wiedzę. I wiele osób, wielu rodziców swoich dzieci zastanowiłoby się, czy chce w ten sposób wydać pieniądze w sytuacji, w której ta wiedza na rynku pracy ma dosyć ograniczoną przydatność. No i właśnie w tej chwili mamy w związku z tym sytuację, że studia są tak naprawdę parkingiem dla bezrobotnych i rozwiązaniem jest prywatyzacja. Ktoś mógłby się obawiać, że przecież nie wszystkich będzie stać, jakichś zdolnych uczniów z biednych rodzin, żeby pójść na takie studia, bo nie będzie ich stać na opłatę czesnego, prawda? I tutaj rozwiązaniem są kredyty. I znowu ktoś mógłby powiedzieć, no ale jak żaden bank nie będzie chciał udzielić komuś kredytu, prawda? No ale jeżeli żaden bank nie będzie chciał udzielić kredytu zdolnemu uczniowi, żeby studiował określone, wybrane przez niego studia, to znaczy, że według każdego eksperta te studia nie są dobrą inwestycją, tak? A skoro nie są dobrą inwestycją, to dlaczego mamy nagle zmuszać państwowo wszystkich, żebyśmy się składali na czyjąś fanaberię, która nie jest dobrą inwestycją? To jest niemoralne i to jest marnotrawienie naszych pieniędzy i też niszczenie, to jest niszczenie życia tych wszystkich młodych ludzi. To, że teraz studia są darmowe, powoduje, że człowiek, który... Nie są darmowe. No ale to już wyjaśniłem, ale to, że studia są dla człowieka, który wybiera się na studia darmowe, bo już i tak zabrano pieniądze z podatków, tak, powoduje, że człowiek, który się zastanawia, co ja teraz w życiu zrobię, młody człowiek, to ma taki wybór. Albo zacznie pracować i będzie jeleniem, bo jego kolega pójdzie na studia, za które nie musi zapłacić i będzie miał 5 lat imprezy. I to powoduje, że ludzie często, tacy, którzy chcieliby zrobić jakiś swój biznes, rozwijać się, idą jednak na te studia i marnotrawią 5 lat swojego życia. To też wykreowało taką modę, że trzeba iść na studia, bo inaczej no to coś jest nie tak, prawda? I to też powoduje radykalne obniżenie poziomu tych studiów i to powoduje, że teraz ktoś, kto ma magistra, tak naprawdę nie znaczy nic. I ktoś, kto ma dobrego magistra, też samym magistrem nie może się pochwalić. Musi udowodnić, że coś umie. Ja tutaj do pana Dawida, czy do wcześniej wpis prezesa na Facebooku, żeby pan go skomentował i czy nie uważa pan, że to się okaże kolejnym zwycięstwem? Myślę, że to była po prostu odpowiedź naszego prezesa na to, co napisał w fakt, tak? Że to fakt pisał. Tych fanaberii panów posłów, chyba panowie posłowie rzeczywiście byli pod wpływem. Pierwszy z nich na pewno wypił tą butelkę i to nie wina z gwinta, że takie rzeczy opowiada, bo wielokrotnie się spotykałem z panem prezesem i nigdy w życiu nie wypijał ani butelki wina, co najwyżej jakąś małą lampkę i nigdy w życiu nie uciekał bez zapłacenia rachunku. Tak się sądzę, że to było odpowiedź na tym samym poziomie, do którego oni sami się zniżyli i nawet później w odpowiedziach pan Litras napisał, że już nie będzie odpowiadał panu prezesowi. Także wyszło chyba na nasze. Proszę pan. Tak, proszę. Chciałem zapytać jeszcze odnośnie tej służby zdrowia prywatnej. Co stanie się z centrum krwiolactwa? Czy to będą prywatne firmy, które będą skupowały krew i sprzedawały i tak dalej, i tak dalej? Jak to będzie rozwiązane? W wielu krajach, w których istnieją tego rodzaju rozwiązania, ludzie są ludźmi, są ludzie, którzy mają dobre serce. Istnieją organizacje non-profit, które zajmują się funkcjonowaniem służby zdrowia. W Stanach Zjednoczonych, w kraju, w którym przed Obamacare była właściwie wyłącznie prywatna służba zdrowia, istniało wiele organizacji i instytucji, które wspomagały osoby, które nie było stać na opłacenie określonych usług medycznych, również zajmowały się czymś takim jak organizowanie krwiodawstwa. Ale moim zdaniem my jesteśmy bardzo odlegli od tego rodzaju radykalnych rozwiązań, możliwości ich wprowadzenia w warunkach polskich, ale jesteśmy w stanie pójść ku racjonalizacji wielu procesów w zakresie samej służby zdrowia, bo to jest absurdalne, chociażby to, w jaki sposób prowadzi się politykę inwestycyjną w służbie zdrowia. W jednym ze szpitali warszawskich, wojskowego szpitala lecznicy na ulicy Szaserów,
jest tomograf. Tomograf, który kosztował kilkanaście milionów złotych i mógłby pracować 22 godziny na dobę, bo ma takie parametry techniczne, ale jest wykorzystywany przez 6 godzin na dobę z tego powodu, że tak niewielki kontrakt później ten szpital dostał na wykorzystanie tego tomografu. Jednocześnie niedaleko powstała lecznica totalnie od zera, w której zainwestowano w ten tomograf i od razu otrzymali jej właściciele tego projektu bardzo dobry, bardzo rentowny kontrakt na pełne absolutnie wykorzystanie tego tomografu. I krótko mówiąc, to jest tak olbrzymia liczba obszarów, w których nie ma zdrowej polityki kontraktowej, bo państwo też nie wie tak naprawdę, ile zakontraktować określonego rodzaju usług medycznych. Nie ma podstawowych narzędzi wymiany informacji dotyczących tego, jak wygląda wycena usług medycznych w poszczególnych oddziałach NFZ-u. No to jest tak olbrzymia liczba po prostu nieprawidłowości związanych z kontraktowaniem, że my, idąc racjonalnie w zdrowym kierunku, nie wiem, czy za naszego życia dojdziemy w stronę tego, by nie organizować takich rzeczy szlachetnych i dobrych, jak kwestie związane z krwiodawstwem. Niemniej jednak jest zapotrzebowanie na krew i z uwagi na to, iż na przykład w polskim prawie zabroniono i zabrania się oddawać krwi za wynagrodzenie. Jesteście go państwo świadomi, jest pan tego świadomy, tak? Że nie można oddawać krwi za wynagrodzeniem. To jest szlachetny cel, ale koniec końców bardzo często dramatycznie brakuje krwi, zwłaszcza z rzadkich grup krwi. W sytuacji, w której to byłaby usługa, która jest po prostu wyceniana i oprócz tego, że są tacy ludzie, być może jak pan, jak ja, którzy są honorowymi krwiodawcami, oddają swoją krew dobrowolnie, bo wiedzą, że ludzie tego potrzebują, wiemy, że nasz organizm jest w stanie się regenerować, jesteśmy w stanie oddawać tą krew. W przypadku, w którym czasami są dramatyczne apele, że brakuje jakiejś rzadkiej grupy krwi, rynek działa tak, że jeżeli coś jest rzadkie, to jest droższe i sama cena sprawia, że krótko mówiąc, ludzie się zgłaszają z tą rzadką grupą krwi, są regularnymi krwiodawcami i można w ten sposób uzupełnić po prostu braki tak podstawowego, życiodajnego surowca niezwykłego, jakim jest krew ludzka. I moim zdaniem tego rodzaju mechanizmy, które mają szlachetne cele, koniec końców kończą się tym, że co chwilę słyszymy, że w jakimś szpitalu, w jakimś regionie, w przypadku jakiegoś konkretnego przypadku, ktoś ma problem z utrzymaniem życia, z przeprowadzeniem określonych czynności medycznych z uwagi na to, że tej krwi brakuje i to nie jest zdrowo, dobrze prowadzona ta gospodarka. Te właśnie apele dramatyczne, które co jakiś czas, jakby jestem na Facebooku, widzę co parę tygodni, parę miesięcy, że potrzebna jest krew takiej, takiej grupy, pilnie, szybko i tak dalej, krew na zamianę i tak dalej. No to mi zawsze mówi, że coś tu naprawdę nie działa, ponieważ tak samo jak jesteśmy w stanie zapewnić innego rodzaju medykamenty, specyfiki, szczepionki, lekarstwa, tak samo w modelu po prostu, że jest coś potrzebne, to za to się płacimy, również można byłoby zapewnić krew, a są ludzie, którzy mają niewiele dóbr do oddania niż swoją rzadką grupę krwi. W tym momencie w miarę regularnie na tyle i na ile po prostu diagnostyka lekarska na to pozwala, po prostu byliby regularnymi dawcami tej krwi. Ten problem zostałby rozwiązany. On permanentnie występuje i ma miejsca ten mechanizm, o którym Stefan Kisielewski pisał za komuny, że socjalizm bohatersko walczy z problemami nieznanymi w zdrowym ustroju społecznym i gospodarczym. I to, co się dzieje często z gospodarką krwią, pokazuje, jak tutaj mająca szlachetne korzenie regulacja doprowadza do problemów, czasami wręcz patologii i wręcz zagrożenia dla zdrowia życia ludzkiego. Zwróćmy uwagę, że my nie jesteśmy przeciwko pomocy, tylko jesteśmy przeciwko upaństwawianiu pomocy. Dlatego, że wszystko, co państwowe, jest skazane na obciążenie patologią, złodziejstwem i marnotrawstwem. A my nie chcemy, żeby pomoc była obciążona marnotrawstwem, złodziejstwem i patologią. I to, że państwo udaje instytucję, która o wszystkich zadba, powoduje, że ludzie mniej udzielają się charytatywnie, mniej pomagają innym, bo mają w głowie, że już zapłacili podatki i państwo się tym zajmie. A państwo się tym zajmie w swoim stylu, czyli bardzo źle. Co więcej, fundacje charytatywne powinny być bogate bogactwem obywateli państwa. Jeżeli my będziemy bogatsi, to i pomoc będzie większa i lepsza. Dlatego na przykład w Wielkiej Brytanii
za czasów kapitalizmu, liczba organizacji charytatywnych była kilkanaście razy większa niż teraz. Krótko, głosowałem przeciw. Uważam, że nie powinniśmy wprowadzać przepisów, które w warunkach pokoju umożliwiają stacjonowania na terytorium polskim obcych wojsk. Niektórzy mówili, że są takie proste przepisy techniczne. Właściwie to jest taka ustawa, która rozwiązuje coś, co jest robione dotychczas było umowami dwustronnymi, bo faktycznie były zawierane takie umowy. Ale to dotyczyło tego, że gdyby do Polski przyjeżdża Angela Merkel i ma swoją obstawę ochrony, a to są funkcjonariusze służb państwa niemieckiego, to oni w oparciu o umowę dwustronną w bardzo ograniczonym stopniu przebywali na terytorium Polski, mieli prawo do posiadania broni i tak dalej. A teraz wprowadzono taką szeroką ustawę, która umożliwia na dużą skalę po prostu manewrowanie wojsk innych państw niż Polska na naszym terytorium. I tutaj można powiedzieć, znowuż mamy przykłady historyczne, czym to się może skończyć. Pamiętajmy, że Konrad Mazowiecki w ramach bratniej pomocy przeciw Jadźwingom i Prusom Pogańskim ściągnął na Mazowsze w 1226 roku zakon na Najświętszej Marii Panny, czyli tak zwanych Krzyżaków. I pamiętajmy, że po jakimś czasie oni się tu całkiem dobrze poczuli i mieli inne pomysły, co powinni robić i w jaki sposób powinni korzystać z tej gościny. To się skończyło koniec końców rozbiorami Polski i tym, że Prusy brały udział w dzieleniu Polski. Taka była ta bratnia pomoc. Wielokrotnie w naszej historii mieliśmy takie sytuacje, że Polska była miejscem stacjonowania i przemarszu wojsk w wojnach, których nie uczestniczyła. Wojna Północna to był już okres takiego wielkiego, faktycznego upadku Polski przed rozbiorami, kiedy toczono olbrzymie działania wojenne i poszczególne wojska jeździły przez Polskę, która teoretycznie w tej wojnie nie uczestniczyła. Mając tego rodzaju historię, mając tego rodzaju doświadczenia, my powinniśmy być bardzo ostrożni i roztropni we wprowadzaniu tego rodzaju rozwiązań, dlatego głosowałem przeciw i żałuję, że koledzy obok mnie siedzący nie głosowali razem ze mną, bo pewnie głosowaliby tak samo jak ja. Tak, zgadza się oczywiście. Podpisuję się tutaj pod słowami pana posła, a to świadczy, ta ustawa świadczy o tym, że po raz kolejny jesteśmy traktowani jako ten pionek na szachownicy, bo gdybyśmy mieli siły zbrojne zdolne do walki, gdybyśmy mieli dobrze wyposażoną i skuteczną policję, coś takiego by w ogóle nie miało miejsca. Co prawda mamy jedną z najliczniejszych armii w Europie, bo to jest ponad 600 tysięcy, ale to jest 600 tysięcy urzędników do niczego niepotrzebnych, a myślę, że przydałaby nam się choćby 1/3 sprawnych żołnierzy, którzy byliby nas w stanie obronić. A tak, jesteśmy tylko niestety marionetką na arenie międzynarodowej. Ta ustawa pewnie została tutaj zaproponowana z zewnątrz i pan prezydent był tylko poklepany może po ramieniu. Podpisz, podpisz. Skoro miało być trzy szybkie, no to proszę bardzo.
Jeśli chodzi o ubezpieczenia, no to uważamy, że system państwowych ubezpieczeń przez te kilkadziesiąt lat, bo przypominam, że okres realnego socjalizmu to też był okres przymusowych ubezpieczeń, one się nie sprawdziły. Jak pokazują przykłady innych krajów, tam gdzie są w miarę prywatne ubezpieczenia, najlepiej w pełni prywatne, to funkcjonuje. W obecnym systemie jest tak, że ktoś idzie do lekarza, słyszałem o takich przypadkach, że kogoś bolał kręgosłup, no niestety, limity w tym roku nam się skończyły na kręgosłup, ale na leczenie nerki pana wpiszemy, no i tak to wygląda niestety. A w normalnym systemie to będzie tak, że pan pójdzie do lekarza, co lekarz pana zbada, no i pan zapłaci za tą usługę. Chyba, że pan będzie ubezpieczony, to wtedy pokryje to ubezpieczyciel. Ja uważam, że w wieku, w którym ja jestem obecnie, pewnie większość z nas, ubezpieczenie nie jest mi jakoś specjalnie potrzebne. Być może tylko tam w jakichś skrajnych przypadkach, bo tak naprawdę z lekarza korzystam raz na kilka lat. Jeśli pójdę raz na te kilka lat i zapłacę mu za wizytę, no teraz powiedzmy płacę stówkę, czyli w normalnym systemie by to było pewnie z 50 zł, bo nie będzie biurokracji, to nic wielkiego mi się nie stanie. A na ZUS płacę ogromne tysiące, znaczy kilka tysięcy rocznie. Także widzę tutaj jedyne rozwiązanie w prywatnym ubezpieczycielu. Drugie pytanie było odnośnie polityki prorodzinnej. No to właśnie polityka prorodzinna od wielu, wielu lat jest w Polsce prowadzona i widzimy z jakim skutkiem. Kiedyś polityki prorodzinnej się nie prowadziło, dzieci się rodziły, rodziny było stać na to, żeby te dzieci wychowywać. Najlepszym chyba motywem ku temu, żeby zwiększyć dzietność i najbardziej pomóc rodzinom, jest obniżka podatków, jest uproszczenie prawa, a nie jakieś na siłę robione, doraźne programy, które działają zazwyczaj na odwrót. I trzecie pytanie odnośnie mieszkań, tak? No to nie wiem, czy państwo w ogóle ma jakiś tutaj pomysł, no pamiętam, przypominamy sobie... Państwo normalne mówiłem, czyli takie jak będzie za parę lat. Także przypominam sobie, jak za komuny budowano bloki z płyty, które miały wytrzymać kilkadziesiąt lat i z wielkim hukiem były oddawane, no to chyba każdy oglądał film Alternatywy 4 i wie, jak to wygląda, ale tak poważnie rzecz ujmując, to myślę, że w normalnym systemie nie będzie z tym problemów. Mieszkań tak naprawdę jest sporo u nas, a koszt ich wybudowania jest tak ogromny przez to właśnie, co pochłania biurokracja, przez to, jak skorumpowane są elity i przez to, jak wiele tych pieniędzy, które idą teoretycznie na mieszkania, jest marnotrawionych. Też istotną kwestią jest tutaj pewien boom budowlany, kiedy to mieszkania w ciągu kilku lat wzrosły o 100 albo nawet 200%. Tu się trzeba zastanowić, z czego się to w ogóle wzięło i jak sprawić, aby ta sytuacja nie miała miejsca. Myślę, że tutaj w dużym stopniu winne jest państwo, które właśnie prowadzi taką politykę, że mieszkania dla młodych. Państwo dokłada teoretycznie, nakładając na nas obowiązek kredytu, czyli tak naprawdę zakręcając nam na szyi pętelkę, a nie dając nam szansy ku temu, żebyśmy zarobili te pieniądze i żebyśmy sobie byli w stanie, powiedzmy, po 5-10 latach odłożyć na to mieszkanie. W tym systemie to nie jest zupełnie realne. Ja dodałbym do tego ostatniego odnośnie mieszkania, że to właśnie dlatego ludzie wyjeżdżają z Polski, że w Polsce realizuje się takie pomysły jak finansowanie mieszkań. Bo żeby sfinansować komuś mieszkanie, czy pomóc mu w kupnie mieszkania, najpierw trzeba zabrać te pieniądze komuś. Zabiera się pieniądze przedsiębiorcy w podatku i ten przedsiębiorca nie ma pieniędzy, żeby zatrudnić tego człowieka, który dostaje to mieszkanie. Więc co mu z tego mieszkania, jak on nie dostanie pracy przez to opodatkowanie pracy? No to sprzeda mieszkanie i wyjedzie do Anglii, do której nie wyjedzie dlatego, że tam dostanie mieszkanie, ale dlatego, że tam dostanie pracę, bo tam są niskie podatki. Ja powiem jeszcze króciutko. Znowuż, głosowałem przeciw programowi Mieszkanie dla Młodych. Nie dlatego, że nie lubię młodych, ale to nie jest program pomocy młodym ludziom, ale deweloperom. Rząd po prostu postanowił pomóc firmom budowlanym, które miały na rynku pierwotnym dużą liczbę mieszkań, których ceny zaczęły spadać, by Polaków było stać na te zbyt drogie mieszkania. I postanowił dopłacić do tego kredytu i w tym roku w budżecie jest wpisane 600 milionów z waszych pieniędzy wyjęte na to, by część osób,
które spełnią bardzo specyficzne wymogi, mogła dostać dopłatę do mieszkań. I to są całe miasta w Polsce, w których ten program nie działa, bo nie ma na rynku pierwotnym zbudowanych mieszkań, które spełniają określone parametry dotyczące wielkości, ceny i tak dalej. I ci ludzie, całe regiony kraju są wykluczone z pomocy, nie wiem na ile Kielce na przykład, ile w Kielcach jest mieszkań, które łapią się na tego właśnie mieszkanie dla młodych, na ten program, a wszyscy za to w podatkach musicie płacić. Najlepsza polityka prorodzina to jest moim zdaniem likwidacja obecnego systemu ubezpieczeń pseudoemerytalnych, który i tak upadnie, to jest iluzja. To jest Amber Gold, który upadnie z hukiem, który różni się od Amber Gold tylko tym, że jest przymusowy. I w sytuacji, w której człowiek chce mieć godziwą starość, to robi dwie rzeczy. Albo oszczędza pieniądze i buduje swój majątek, albo dba o to, żeby mieć dzieci i je dobrze wychować. Jedynym polskim politykiem, takim mainstreamowym, który to uczciwie powiedział, został za to prawie że zlinczowany, był w tym wypadku, uwaga, uwaga, Waldemar Pawlak, który powiedział, że on nie wierzy w obecny system emerytalny i że on proponuje każdemu Polakowi, który chce mieć bezpieczną starość, żeby miał dzieci i je dobrze wychował, żeby one szanowały rodzica i wiedziały, że tak jak on troszczył się tymi dziećmi jako małymi, dbał o ich edukację, wykształcenie, z drugiej strony oni będą dbali o tego rodzica, kiedy on będzie starszy, zniedołężniały, sam potrzebował pomocy. Tak było od pokolenia, a jednym z powodów radykalnego załamania demografii było, i to jest, można powiedzieć, korelacja jest oczywista i ewidentna w krajach, w których to było wprowadzane, wprowadzenia takiego pseudopoczucia bezpieczeństwa socjalnego wynikającego z państwowego systemu ubezpieczeń społecznych. I znowuż ten system zbudowano, mówi się, że to jest system solidarystyczny, a on nic z solidaryzmem społecznym nie ma wspólnego. Przykład, moja żona. Mama czwórki dzieci, która za kilka tygodni urodzi piąte dziecko. Przez 2 czy 3 lata po studiach pracowała jako młoda absolwentka architektury na umowę zlecenie i działa, jak to pracują młodzi architekci. Czy nie ma ani jednego miesiąca okresu składkowego, czyli nie ma żadnych kompletnie uprawnień emerytalnych. I w tym momencie urodziła czwórkę dzieci, zaraz urodzi piąte, które to dzieci będą mają pracować na zasypanie tej dziury emerytalnej w polskim systemie i na wypłatę czasami bardzo wysokich emerytur. Niektórym moim koleżankom ze studiów, które nie poszły do... nie rodzą dzieci, tylko po prostu pracują. I one będą miały wysokie maksymalne emerytury, ponieważ zarabiają niektóre powyżej tej 18-krotności średniego wynagrodzenia, czyli tej wysokości, do której płaci się składki. Powyżej tego już nie jest oskładkowana praca. I one będą miały maksymalną emeryturę, na którą z uwagi na to, że te pieniądze na bieżące były przejedzone, będą płaciły nasze dzieci bardzo wysokie, coraz wyższe podatki i składki. A moja żona będzie żyła z tego, co odłożymy, z pomocy naszych dzieci, z tego, co im zostanie po opłaceniu tych coraz wyższych podatków i składek i z ewentualnego zasiłku socjalnego, z uwagi na to, że normalnego tytułu emerytalnego nie będzie miała. Czy to jest system społecznie sprawiedliwy? Czy to jest solidaryzm społeczny? Czy to jest zdrowy rozsądek? Czy to jest coś, co karze ludzi za to, że mają dzieci, a nagradza tych, którzy tych dzieci nie mają, w sytuacji, gdy ten system jest bankrutem i na bieżącą wypłatę emerytur trzeba płacić coraz wyższe podatki? Nie. Dlatego ten system musimy zmienić, zlikwidować i ZUS, tak jak PIT, powinniśmy zlikwidować. Zlikwidować ZUS, to nie znaczy, że chcemy zlikwidować emerytów, tylko zlikwidować przymus dalszego ubezpieczania się w tym ZUS-ie, a więc ten proceder wciągania kolejnych młodych ludzi, którzy jeszcze nie zdążyli wpłacić coś na ZUS, wciągania ich w to kłamstwo, w tą tragedię, w to marnotrawstwo. A więc ci, którzy już coś odłożyli, ci, którzy już mają prawo do emerytury, oczywiście muszą dostać tę emeryturę. Ale nie z pieniędzy kolejnych okłamywanych, z pieniędzy kolejnych okradanych,
ale niestety z pieniędzy, niestety z podatków oczywiście, bo innych pieniędzy nie ma w budżecie, ale to musi być jasno powiedziane, że teraz musimy, żeby wiązać się z dawnych, absurdalnych zobowiązań, musimy płacić podatek, który tych emerytów, którzy jeszcze powinni dostawać pieniądze, opłaci. Ale nie możemy nadal obiecywać ludziom, że oni dostaną emeryturę i zabierać im pieniądze i mówić, że te pieniądze odkładamy na ich przyszłość. Bo oni będą musieli sami sobie o nią zadbać i lepiej to zrobią niż państwo. Ja tylko króciutko powiem, że na pańskie pytanie chyba najprostsza odpowiedź jest tego typu, że będzie trzeba po prostu policzyć, ilu mamy emerytów, utworzyć fundusz emerytalny, to akurat nie będzie właśnie trudne. I różnica będzie tylko taka, między tym systemem, który my stworzymy, że z roku na rok w tym podatku na fundusz emerytalny będziemy płacić coraz mniej, bo wiadomo, no jednak ludzie nie będą żyć wiecznie, a w obecnym systemie płacimy coraz więcej. Jeszcze biorąc pod uwagę, że jest niż demograficzny, bankructwo ZUS-u to są, myślę, najbliższe lata. Dlatego trzeba jak najszybciej to zmienić i oczywiście wracamy do ustawy sprzed kilku lat, kiedy to Platforma podniosła wiek emerytalny do 67 lat, bo ci ludzie zawierali umowę, że będą pracowali lat 65. A jeszcze tutaj powiem krótko. Po pierwsze, my jesteśmy prawicą. Jesteśmy prawicowcami, a prawica, jeden z fundamentów prawicy, to jest zasada: chronimy prawa nabyte, dotrzymujemy umów. I takim dotrzymaniem umów jest dotrzymanie tego, płaciłeś składki, należy ci się emerytura. Ale sytuacja jest taka, w zeszłym roku ZUS miał wysłać wszystkim Polakom informację, ile dostaliby emerytury, gdyby przeszli w tym roku na emeryturę. I nie zrobili tego, bo Polacy wyszliby na ulicę, gdyby zobaczyli, jakie dostaną emerytury. Nie zrobili tego, chociaż jest tego rodzaju obowiązek nakazany, ponieważ te emerytury będą naprawdę śmieciowe. I sytuacja, w której my teraz jesteśmy, to sytuacja, w której albo będziemy utrzymywać system, który najbardziej wypycha Polaków za granicę, z wszystkich czynników to, co najbardziej nas wypycha za granicę, to jest to cholerne składkowanie pracy. To niszczy polskich przedsiębiorców. Przedsiębiorca w Polsce, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, musi 1100 zł zapłacić składek co miesiąc, niezależnie od tego, czy cokolwiek zarobił, czy wystawił jakąkolwiek fakturę i czy ktokolwiek mu złotówkę zapłacił za jego pracę. A ten sam przedsiębiorca w Wielkiej Brytanii płaciłby tygodniowo 2,80 funta, czyli 55 zł miesięcznie. Co więcej, jeżeli przez co najmniej 8 lat będzie opłacał taką składkę 55 zł miesięcznie, to państwową minimalną na poziomie zasiłku emeryturę w wysokości ilu? Około 400 funtów, czyli na nasze ponad 2000 zł. To jest emerytura, która jest marzeniem olbrzymiej liczby Polaków. Polski przedsiębiorca, który będzie przez całe życie płacił po 1100 i coraz więcej, bo to z kwartału na kwartał rośnie, dostanie 800 zł emerytury, co jest równe de facto zasiłkowi emerytalnemu tym, którzy nigdy nie płacili żadnych składek. To jest system, który zabija przedsiębiorczość, wypycha ludzi do szarej strefy i sprawia, że znam ludzi prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, w Warszawie, w Kielcach, w Krakowie, którzy na przykład są informatykami, a firmy mają zarejestrowane w Anglii, bo nie chcą mieć angielską emeryturę i płacić 55 zł miesięcznie, a nie 1100 zł. Chcemy bogatej, konkurencyjnej Polski, musimy zapewnić takie rozwiązania i dać Polakom takie rozwiązania, jakie dostają w tych krajach, do których emigrują. Musimy im dać te 55 zł składki na ubezpieczenie społeczne i emeryturę obywatelską, albo w ogóle pójść dalej i zrezygnować z tego systemu, jednocześnie pamiętając o tym, że z tych praw nabytych wynikających z tego, że ktoś opłacał emeryturę, musimy się wywiązać. Plus jest taki, że mamy tak zwaną emeryturę opartą o odłożoną składkę, czyli w chwili obecnej każdemu z ludzi, którzy ma konto w ZUS-ie, można powiedzieć, gdyby dzisiaj przyszedł na emeryturę, wiadomo, ile mu do końca życia trzeba płacić. Czasami to jest kilkadziesiąt złotych, czasami to jest kilkaset złotych, czasami to jest ponad 1000 zł, a są naprawdę niewielkie pieniądze i z tym momentem damy sobie radę. Z drugiej strony mamy ZUS. Wiecie, ile w zeszłym roku kosztował ZUS? 4 miliardy złotych, sama biurokracja. Na co te pieniądze poszły? 800 milionów w zeszłym roku kosztował sam system informatyczny ZUS,
który nie działa, który nie był w stanie tej informacji wygenerować, ile dostalibyśmy emerytury, bo tak uzasadniał to prezes ZUS, mówiąc, dlaczego nie została wysłana. Ponad 500 milionów ZUS w zeszłym roku wydał na co? Na znaczki pocztowe i telefony. To więcej niż państwo i samorządy łącznie wydały na żłobki. Ja nie mówię, że żłobki powinny być państwowe i opłacane z pieniędzy podatnika, a chcę wam pokazać te liczby, tak? Donald Tusk mówi, że coraz więcej dzieci dzięki niemu może pójść do żłobków, a w zeszłym roku biurokracja ZUS-u więcej wydała na znaczki telefony. Dlatego recepta, w której się pewnie wszyscy zgadzamy bez mrugnięcia, to jest po prostu zlikwidować ZUS, wprowadzić prosty system emerytalny. Ja jestem zwolennikiem mniej daleko idącego rozwiązania emerytury obywatelskiej, to co jest właśnie w Wielkiej Brytanii, albo wprost po prostu pójść w tego rodzaju model. Masz dzieci, oszczędzasz, masz emeryturę, nie jesteś człowiekiem, który myśli o przyszłości, to powinieneś prosić ludzi o pomoc, gdy popadniesz w ubóstwo, bo to uczy roztropności długofalowego, odpowiedzialnego myślenia. Jak wiadomo, w Polsce są grupy przywilejowane, to sędziowie, prokuratorzy, policjanci, jacyś tam nie będą górnicy. I to też się bierze właśnie z tego, że są właśnie te grupy przywilejowane, które płacą obrotem pieniądze, a człowiek, który pracował całe życie, dostaje ochłapy. I pytanie brzmi, czy macie zamiar się wziąć za właśnie te przywileje emerytalne, że tak powiem, pasożytów? To jest pasożytstwo. W pełni się z panem zgadzam. I to jest sytuacja, w której my za to musimy płacić, dlatego uciekamy za granicę, żeby za to nie płacić. Polska jest krajem, w którym z jednej strony nie ma pieniędzy na absolutnie podstawowe świadczenie czy na utrzymanie remontów dróg. W zeszłym tygodniu zabrano kilkaset milionów na remonty dróg powiatowych, które są często w opakowanym stanie, żeby dzieci ze swoimi opiekanami nie leżały na posadzkach sejmowych w czasie, gdy my będziemy jedli i dzielili się jajeczkiem w święta, bo to byłoby straszne przebytki. Jejku, trwa kampania wyborcza, a te dzieci będą cały czas pokazane w telewizji, więc trzeba je wypchnąć z tego sejmu na okres świąt, bo są wybory. I dlatego, bo to strasznie słabo wygląda w telewizji, chore dzieci leżące na podłodze w Sejmie, więc postanowiono na szybko zebrać pieniądze z remontów dróg i dać je na określone świadczenie. Z drugiej strony mamy właśnie te wszystkie świadczenia. Jeżeli dwóch posłów PiS-u zrezygnowało z takiego zaszczytu jak bycie posłem Rzeczpospolitej, bo nie chcieli rezygnować ze swoich, uwaga, uwaga, wynoszących 14 tysięcy miesięcznie emerytur prokuratorskich, to był pan prokurator Barski, prokurator Święczkowski, były szef ABW, i wybrali 14 tysięcy miesięcznie dożywotnie emerytury prokuratorskiej, zamiast, poza tym pamiętajcie, to jest więcej niż pensja posła, bo poseł dostaje na rękę po różnego rodzaju wszystkich potrąceniach trochę ponad 8 tysięcy złotych, ale Leszek Miller dostaje 5 tysięcy emerytury i emeryturę zwykłą łączy z uposażeniem poselskim, z różnego rodzaju dodatkami funkcyjnymi, jak to szef klubu i tak dalej, wódz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I to mu notabene, co mnie rozbawiło, Palikot wypominał z mównicy: Miller, oddaj te swoje 4,5 tysiące, daj to na biednych. W momencie, gdy podczas debaty nad OFE Leszek Miller wyszedł i powiedział, że on uruchomił licytację rozdawania tych pieniędzy. Mówi, słuchajcie, właśnie rząd wziął 150 miliardów odłożonych w OFE, to on proponuje, żeby o 200 zł podnieść minimalną emeryturę. Kto da więcej, komu damy więcej, komu rozdamy te pieniądze, tak? Tak wygląda ten system. My powinniśmy skończyć z jakimikolwiek przywilejami dla sędziów, funkcjonariuszy, wojskowych, policjantów i powiedzieć, słuchajcie, chcemy, żebyście pracowali w tym zawodzie, dostaniecie godziwą pensję tu i teraz i z tej pensji odłożycie sobie pieniądze na emeryturę. Żadnych przywilejów dla żadnych grup zawodowych, bo później jest logika łoma. Kto ma większy kilof, albo kto jest w stanie przynajmniej chorym dzieckiem przed kamerą zastraszyć w święta, ten wyrwie swoje, a reszta nie dostanie. Przykład, w tym samym czasie przed Sejmem protestowali opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Opieka nad osobą starszą, dorosłym niepełnosprawnym o dużej stopniu niepełnosprawności często jest droższa, trudniejsza niż opieka nad dzieckiem. I tych ludzi zlano,
ponieważ nie byli w Sejmie, nie leżeli na podłogach sejmowych i tam mniej się tym kamery interesowały, bo dziennikarzom było przykro. Ci ludzie, którzy tam cały czas stoją z tymi kamerami, oni chodzili do polityków, mówili, no zróbcie coś z tym, oni nam tu chodzą cały czas przed kamerami, tak? To zrobiono. A jednocześnie tego samego dnia zlano tych opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, chociaż Trybunał Konstytucyjny uznał, że pewnego rodzaju uprawnienia zabrano im niezgodnie z obecnie obowiązującą Konstytucją RP. I to pokazuje tą logikę po prostu szaloną socjalizmu i rozdawnictwa, że rozdasz, jak ktoś ma łom albo kamerę i wzruszy opinię publiczną, a jeżeli nie jest w stanie wywołać tego rodzaju emocji, to nic nie dostanie, nawet jak mu się to słusznie należy. I to jest coś, z czym trzeba skończyć. Skończmy z tego rodzaju przywilejami, bo one znowu sprawiają, że nas wypychają za granicę i sprawiają, że nie chcemy na to państwo płacić, wolimy płacić podatki Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, nawet Szwecji. Dziękuję panu posłowi. Tu jeszcze taka drobna uwaga do tej pensji Millera. Myślę, że jeszcze może dojść pensja z zewnątrz, z innych krajów, bo tam też miał spore zasługi, dużo większe niż w Polsce i to w innej walucie, także kilka tysięcy. Dziękujemy państwu za liczne przybycie. Także już kończymy, bo nam się kończy w sali. Minęło 2 godziny. A to może później, prywatnie tylko. Plany na tą kampanię wyborczą. 410 tysięcy głosów do zebrania. To może jeszcze szybciutko. To ja tylko powiem, że pierwszy punkt mojego planu na kampanię wyborczą to nie zdradzać swoich planów konferencji politycznej. Dziękuję. A najważniejszy punkt naszej kampanii to wygrać ją. Naprawdę już koniec czasu. Dziękujemy panu posłowi. Dziękujemy państwu za... Ja przepraszam, sobie pozwolę jeszcze powiedzieć jedno krótkie zdanie. Ja wam powiem, co było dla mnie fenomenalne w tym dzisiejszym spotkaniu. Pierwszy raz występowałem z 2 kolegami z Nowej Prawicy. Nie jesteśmy w jednej partii, nie jesteśmy w jednej formacji. Weźcie 3 ludzi z dowolnej partii politycznej, zadawajcie im takie pytania i utrzymajcie tego rodzaju spójność w odpowiedzi. My wszyscy odpowiadamy, myślę, w bardzo zbliżony sposób, bo wierzymy w te same wartości, wierzymy w te same ideały i mamy wizję Polski. A zwykli polscy posłowie, politycy, ministrowie, to są ludzie, którzy muszą dostać przekaz dnia tak zwany w SMS-ach od swojej centrali, by wiedzieć, co odpowiadać na dane pytanie i mówią jak te owce w Orwellu, które dzisiaj mówią 4 nogi dobre, 2 nogi lepsze, a następnego dnia się zmienia piosenka, śpiewają co innego. My mamy wspólną wizję Polski, mamy nadzieję, że z waszym poparciem, wsparciem będziemy ją realizowali, bo to jest w waszym najlepszym interesie, was, waszych rodzin, waszych dzieci i życzę wam, żeby któryś z moich kolegów został europosłem i żeby rok później zostali posłami. Dziękuję bardzo.